W Centrum Sportu 89 FM. W Centrum Sportu magazyn siatkarski. Witamy serdecznie. W stałym składzie Andrzej Blachaczak, Bogdan Smola i lider wśród komentatorów Radia Centrum. Dzień dobry, Andrzej Grzyb. Andrzej, mieliśmy okazję porozmawiać po meczu w Rzeszowie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i w bardzo merytoryczny sposób powiedziałeś mi: spokój, ten zespół potrzebuje czasu, a jego możliwości są naprawdę duże. No, okazało się to, bardzo szybko się sprawdziło, bo zagraliśmy doskonałe dwa sety w Jastrzębiu i doskonały tiebreak. No, myślę, że tutaj trudno jakby powiedzieć, że doskonale żeśmy zagrali, ale jest to ten kolejny krok do przodu, który ma być dzięki trenerowi, dzięki jego spokojowi. Co prawda, obserwując z boku zachowanie trenera i drużyny, to wydają się być zbyt spokojni i chciałoby się nieraz tam wkroczyć z takim słowem, które jest niecenzuralne. Ale znając jego pracę, moją pracę trenera w poprzednich jego klubach, wiemy, że to przynosi efekty na długim dystansie. Dlatego zespół, który mamy, jest dobrym zespołem, nie jest wybitnym zespołem, jeżeli chodzi o indywidualności zawodnicze, ale właśnie po to jest ten trener, żeby koordynując pracę tych średnich i dobrych zawodników, żeby zrobił z tego bardzo dobrą drużynę. Powtarzam, drużynę. Da się coś zrobić z Wisła Krasnica? Nie, no na to bym nie liczył, bo to jest tylko dodatek do koszuli. Natomiast no, muszą dbać przede wszystkim ludzie od przygotowania fizycznego bardzo, bardzo o zdrowie Śliwki i zawodników, którzy grają w szóstce, bo no, tych zmian nie ma za dużo aż tak, żebyśmy mogli liczyć na jakieś dodatkowe efekty gry właśnie takich zawodników z kwadratu. Andrzej, my od lat się spotykamy i ja nie wiem, czy to mogę nazwać, że to jest twój konik, ale ty bardzo często zwracasz nam uwagę na przygotowanie fizyczne zespołu. Ty podkreślałeś, nawet będąc niepytanym o nazwiska, nie byłeś fanem jednych trenerów od przygotowania, wskazywałeś drugich. Twój człowiek, którego chciałeś i którego proponowałeś, jest obecnie trenerem przygotowania bodajże w Warszawie. No, jeden w Warszawie z moich jest i tak. Drugi jest w Katowicach. W Katowicach to mówimy o Andrzeju Zachorskim, bo to tak. Już jest nazwisko znane. Ale ja rozmawiałem po meczu z naszym trenerem przygotowania, uniosłem kciuk do góry, bo myśmy w tym piątym secie pokazali moc i on mówi, zwróć uwagę, że bez kontuzji. Tak, ja też bardzo cenię włoskiego trenera, który jest, znam go z rynku rosyjskiego, bo przecież przez lata tam pracował w kilku drużynach i nawet kiedyś przyjeżdżał do nas do Polski na zgrupowania z drużyną z Kaliningradu, które ja organizowałem, także jest to bardzo dobry trener. Będę z nim też rozmawiał o swoim koniku, no ponieważ się znamy. Czyli przygotowanie fizyczne zespołów to jest twój konik. Tak, jest to, no jest to jakby drugi konik. Pierwsza to jest taktyka gry w obronie, bo z tego pisałem wszystkie swoje prace. Natomiast no jest to konik, który daje podstawę do jakichkolwiek ruchów techniczno-taktycznych w trakcie ligi. Także myślę, że tutaj jest bardzo dobra robota robiona w tej chwili, aczkolwiek brakuje mi jednego elementu i o tym będę po koleżeńsku oczywiście z nim rozmawiał, jakby sygnalizował mu. To jest troszeczkę brak akrobatyki, ćwiczeń akrobatycznych u tych chłopaków, co przy wysokich zawodnikach jest wręcz niezbędne do gry, a już nie mówiąc tutaj palcem nie wskazując na Alemańskiego, gdzie przy tych warunkach, no to on musi być o wiele sprawniejszy, żeby wykorzystał swój wzrost. Inaczej to będzie po prostu tylko do zdjęcia pozowo. Andrzej, to proszę szerzej. Jakie według ciebie prace, czy trening akrobatyczny ma wykonywać Bartek Lemański i inni środkowi, czy to dotyczy szerszej grupy zawodników? Nie, to generalnie dotyczy wszystkich. No, ja otwierając nawet tutaj SMS w Rzeszowie, to wszyscy się dziwili, ale ja kazałem
5 razy w tygodniu cały SMS miał zajęcia z akrobatyki. Tutaj na stali z profesjonalnymi trenerami i tak dalej. To zresztą było przeniesione potem do Spały. Z różnych względów bardziej finansowych jakby program szkoły się zmienił i tej akrobatyki już nie ma, takiej stricte przez trenerów prowadzonych. Natomiast to jest podstawa, to jest ten element, który u mnie dwumetrowi, czy dwa po pięć, dwa siedem zawodnicy, którzy byli w SMS-ie, robili salta, fikołki, przewroty. On po pierwsze miał możliwość jeden z drugim przemieszczania się w lewo, w prawo, potem upadał, nic mu się nie działo, nie było narażenia na kontuzję i tak dalej. To było po prostu bazą do kolejnego kroku, jakim była już praca na siłowni. Czyli to jest element w tej siatkówce, która w tej chwili jeden trener przygotowania będzie kładł nacisk na siłownię, drugi będzie na coś innego. Czy to jest ten element, który może nam dać przewagę, który pomoże Bartkowi Lemańskiemu z środka przemieszczać się szybciej do antenek? Oczywiście, no to jest podstawa. To jest w ogóle, takie przygotowania są podstawą, bo no, w innym wypadku Lemański będzie po prostu dobrym lub bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast nie będzie gwiazdą typu Muserski i tak dalej. To odróżnia przygotowanie fizyczne, ogólne przygotowanie fizyczne odróżnia właśnie super zawodników od tych przeciętnych, którym Bozia dała wzrost, troszkę talentu, natomiast no, jeżeli nie ćwiczysz, to ci brakuje do światowej klasy zawodników. Andrzej, ale czy to jest taki element, że tutaj w klubie trening się odbywa w pewnych ramach i czasowych, i które trener prezentuje? Czy to nie jest do indywidualnych treningów? Nie. Bardziej takich poza lekcyjnych, no, nazwijmy to. Oczywiście, że będzie więcej wymagał takich ćwiczeń chłopak, który ma 2:10, 2:15 niż Masłowski. No to jest naturalne. Natomiast generalnie nawyk tego treningu musi być u wszystkich wprowadzony. Ja oczywiście nie wchodzę w kompetencje tam trenerów i tak dalej. Mówię, że jeżeli się spotkamy tam prywatnie, towarzysko, to mu podpowiem, że taki jest mój punkt widzenia. Natomiast nie chodzę na treningi, przecież nie sprawdzam, co robią, ale no, na tyle lat siedzę, że widzę efekt, jaki jest w sprawności fizycznej poszczególnych zawodników i to widać, że tego elementu zdecydowanie brakuje. Dobra, Andrzej, powiesz naszemu trenerowi od przygotowania, że tak uważasz, on się zgodzi, ale teraz jeszcze ktoś musiałby to poprowadzić. Czy masz od razu kandydata, który mógłby przyjść na trening Resowi i te elementy wprowadzać? No to przecież mamy w Rzeszowie sekcję akrobatyki. Tutaj nie trzeba wymyślać jakiegoś kandydata, bo tych trenerów jest sporo. No jest chociażby i Andrzej Sokołowski, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. Przecież też jest po studiach chłopak i prowadzi treningi takie bardzo profesjonalne. Mamy w szkole sportowej jest przecież kierunek akrobatyki, także tutaj z fachowcami w Rzeszowie akurat to jest najmniejszy problem. Zresztą stąd się wzięło, że myśmy na samym początku korzystali z usług świętej pamięci trenera, nazwisko mi teraz wyleciało, przepraszam, ale który no, całe podstawy robił tutaj akrobatyki w Rzeszowie. Potem dawał nam swoich wychowanków, którzy prowadzili dalej te treningi. Także tutaj z tym nie ma problemów. Z panem Sokołowskim spotkamy się w najbliższy, może nie najbliższy, ale w jakimś cyklu w Arenia Centrum, w piątkowych magazynach będziemy mieli, Andrzej, o czym porozmawiać. Tak, a patrząc na twoje stwierdzenie, Andrzeju, że ten zespół potrzebuje jeszcze czasu, potrzebuje zgrania, potrzebuje spokoju i że stawiamy w tym roku na nie indywidualności, ale na drużynę, czy to słynne 100 dni, o które pytał Bogdan, trenera Starniotego, to jest wystarczający okres czasu, czy jednak w tym procesie długofalowym, o którym mówiłeś, potrzeba tego czasu nieco więcej, żeby zobaczyć prawdziwe oblicze drużyny? Nie, no ja myślę, że po 100 dniach, tylko zależy, czy licząc od rozpoczęcia treningów, czy od rozpoczęcia sezonu. Jadłem od rozpoczęcia sezonu. No, tak bym, od rozpoczęcia sezonu to jest bardzo realny czas, że ta drużyna zacznie mieć już ten kształt grania, tą filozofię, którą trener sobie wymyślił, to powinno być widać. No ja osobiście mam jedno tylko zastrzeżenie na razie, ale to też mówię, jest to kwestia wyboru trenera, to jest gra na dwóch libero i to jest taka bolączka, która ani jednemu, ani drugiemu zawodnikowi nie daje
pewności siebie na boisku. I no nie wiem, jak długi czas sobie trener dał na wybranie jednego z nich. 100 dni? Może te 100 dni. Natomiast wiem z jednego i z drugiego źródła, że już mieli takie rozmowy, że prosili trenera, niech kogoś wybierze, bo po prostu nie są w stanie wejść w mecz jako taki. I nie jest wykorzystany ani Rusek, ani Masłowski. Jesteś doskonałym obserwatorem, również doskonale znasz poszczególnych zawodników. To skonfrontuję jeszcze jedną opinię, tym razem wygłoszoną przez Marcina Możdżonka, że ten zespół jest w stanie 2-3 razy nawet lepiej grać. Zgadzasz się z tym twierdzeniem? No to znaczy, takie stwierdzenie może dać Marcin, będąc w środku zespołu, no bo on go widzi na co dzień, jak trenują, jakie mają możliwości. Jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że trudno podważyć tą opinię. Natomiast no mogę tylko jakby potwierdza to, co ja mówiłem na początku, że trzeba dać spokojnie pracować temu trenerowi i efekt nim dalej, tym będzie lepszy. Pojawiło się nazwisko w tym programie Elvisa Krastinsa. Powiedz mi twoje prywatne zdanie. Czy to był wybór konieczny, bo klub nie chciał korzystać z usług konkretnych menadżerów, zwłaszcza po tej słynnej aferze, która miała miejsce w Wrocławiu? Który Andrzej wprost powiedział. Czy jednak ten chłopak póki co nie pokazuje swoich pełnych możliwości? No bo widzimy, że to nie jest to, co powinien prezentować zawodnik wchodzący chociażby na zmianę w drużynie Asekoresowi. No ja myślę, że to po prostu było złapanki. Był wymuszony element, który musiał klub zastosować, bo nie ma na rynku po prostu teraz, w tym czasie już, kiedy sprawa się rozpoczęła Perina, to nie było już na rynku klasowych zawodników, którzy by mogli przyjść i zastąpić Perina. Trzeba było po prostu uzupełnić zespół. To raz. Druga sprawa, no też doskonale wiemy, że parę klubów czaiło się na zawodników z Trefla i licząc na to, że Tref nie wystartuje. I praktycznie no był już taki moment, że myśleliśmy, że na 90% nie będzie. Ja tam mam 5 zawodników, w związku z tym informacje, które dostawałem, no to już włosy mi się jeżyły, ale życzyliśmy temu klubowi, żeby został i bardzo dobrze dla polskiej ligi, że został, bo w tej pełnym składzie z tym trenerem, no to jest szansa, że będą walczyli o medal. Ale tutaj mówię, wracając do pytania, nie wiem, czy go nazwać Finem, czy Estończykiem, czy Ukraińcem, no w każdym razie, no był to wybór jedynego, czy tam jednego z dwóch, których Kresowia mogła pozyskać, żeby ktoś był przynajmniej do treningu tutaj. Andrzej, ja muszę dopytać, bo ja nie chcę, żebyś mi zdradzał swoich tajemnic menadżerskich, ale mówiłeś o 5 zawodnikach z Trefla Gdańsk. Ty miałeś dla nich kluby w Polsce, czy wszystkich wywiozłeś za granicę? Nie, no mówimy to... Mówimy szczególnie o Szwarpułku i no to... o Mice, bo oni nas najbardziej do Mika, i o Szulcu. Mika nie jest naszym, moim zawodnikiem, jest u Malkiego. Natomiast u mnie tam jest Szulc, jest na Szulca, no to czekała Zaksa w każdym momencie. Na Szalpuka czekało kilka klubów i Resowia się pytała i mieliśmy za granicą dla niego oferty. Także mieliśmy 3 oferty z Polski, 2 za granicy, 1 rosyjska, 1 włoska. A pozostała 3 to są młodzi zawodnicy, tam Jakubiszak, mistrz świata, no to Jakubiszaka Niemca chcieli do Zawiercia, żeby od razu przyszli. No tam jeszcze jest libero młody, no ale to powiedzmy tam nie byłoby też z nim problemów. Andrzej, wielu fachowców przed tym sezonem mówiło, że liga się spłaszczy i były dyskusje, czy ona pójdzie. Wszyscy się zgadzali, że będzie bardziej zacięta, ale czy podniesie się poziom. Ale zanim do tego przejdziemy, ja bym się chciał dowiedzieć, korzystając z twojej obecności, czy spłaszczył się rynek transferowy w Europie. Czy to są takie przepaście, że ktokolwiek ma jakiś sygnał z Rosją, to nie rozmawia z nikim innym, bo po prostu nie mamy się szans co kopać. Jak się stało z Turcją, jak jest z Włochami, jak jest Polska i no rynek, który wybrał nasz rozgrywający Fabian Żyzga, czyli grecki. Znaczy, nie ma rynku greckiego, od tego trzeba zacząć i to jest wyjazd tam Żyzgi, no jest dużym nieporozumieniem.
Z tego, co czytałem wypowiedź jego menedżera obecnego, to miał kilka propozycji wcześniej innych, no ale liczył na dużo większe pieniądze i po prostu nie było już wyjścia. Obudził się z ręką w nocniku. Obudził się z ręką w nocniku i to będzie tylko pół biedy, jeżeli dotrwa do końca sezonu, bo tak jak ja znam Greków czy Cypryjczyków, to tam się płaci do grudnia, a od stycznia, kiedy się kończy rynek transferowy, no to oni mówią, to nie płacimy, a teraz albo graj za darmo, albo możesz do sądu biegać, nie? I próbuj się, więc pół biedy, jeżeli on będzie miał możliwość, że dostanie pieniądze za cały sezon. Natomiast jeżeli chodzi o Turcję, no to jest tam 2-3 zespoły, które płacą w męskiej, no bo w damskiej tam jest zupełnie inne. Tak, jest. Tam jest postawione na damską siatkówkę. Jak to u muzułmanów bywa, wolą na dziewczyny patrzeć niż na chłopców. I jeżeli chodzi o Rosję, no to też jest troszkę problem, już się pojawił, aczkolwiek też im się spłaszczyło troszeczkę, poza Kazaniem oczywiście, bo Kazań jak dalej inna jest... Siatkówka. Inny świat. I tak jak im przepowiedziałem, bo wszyscy liczyli, że Zenit Sankt Petersburg zaraz zagra i mówię, chłopaki, no przecież żaden klub na świecie nie zagrał pierwszego sezonu nawet z najlepszymi gwiazdami i tak się dzieje, oni tam gdzieś w środku tabeli są, mimo iż budżet mają niewiele mniejszy, bo od tego samego sponsora, od Gazpromu, co Zenit Kazań. Natomiast no, jest parę zespołów, tam Kuzbas, Nowosybirsk, Belgorad podniósł teraz swoją wartość, także u nich po raz pierwszy od lat zaczęła się znowu walka tam 6-7 zespołów o medale, bo tu na razie to złoto jest jakby poza zasięgiem, jak widać do tej pory. Ale też ta liga jest ciekawsza i podniósł się tam poziom, rzeczywiście się tam podniósł poziom. Doszło dużo młodzieży tej 20-latków, 22-latków, których część widzieliśmy na Mistrzostwach Europy już tutaj. I Rosja będzie szła do góry. Natomiast no najlepszy, jakby największy, najbardziej podniosła się Liga Włoska, ponieważ wróciły pieniądze do Ligi Włoskiej, może nie takie szalone jak kiedyś były, ale teraz wszystkie zespoły, które występują w Ekstraklasie i część już w tej A2 ma dobre pieniądze i z powrotem zjeżdżają tam najlepsi zawodnicy. No cóż, no faktem jest to, że biją się też jeden z klubów Oleona, w związku z tym o czymś to świadczy. Czyli pułap możliwości finansowych już jest znany, że jest... to wchodzi powyżej miliona euro? No, oni jeszcze nie mogą tyle dać, ale bardzo, bardzo się zbliżyli do tego pułapu, kładąc może większy nacisk na tematy premialne. A będziemy się obawiać rynku Chiny, Japonia i Korea, Arabia Saudyjska, Katary? To znaczy nie. No, Katar na razie zastygł. Katar na razie zastygł ze względów politycznych. Jeżeli chodzi o Chiny, no to jest ograniczenie do tych 2 osób, Japonia do 1 osoby w drużynie, więc tutaj no pojedyncze będą egzemplarze wyjeżdżać zawodników. Korea zrobiła ograniczenie już 2 lata temu, $150,000 na kobiety i 300 na mężczyzn, więc ci najlepsi też tam nie pojadą, bo to nie po to się tam jedzie, żeby walczyć w lidze, tylko po to, żeby zarobić. Także tutaj bym się nie obawiał. No, obawiałbym się bardziej takich sytuacji nieelegancki, jak zrobił Perin czy Tilly, no to jest dla mnie po prostu nieetyczne. Uff, no to doszliśmy do etyki menadżerów, Andrzej. No i teraz... No, jeszcze została nam Liga Polska, bo zostawiliśmy ją sobie na deser. No Liga Polska na pewno nie jest wyższy poziom niż był, ale z drugiej strony, no co to jest sport? Poziom wyższy nas interesuje reprezentacji, bo to walczy dla Polski. Poziom wyższy interesuje nas Liga Mistrzów i tutaj myślę, że są bardzo realne szanse u Zaksy walczenia o Final Four. Natomiast dla nas, jako dla widzów, to najważniejsze jest, żeby ta liga była ciekawa. A ona przez to, że się spłaszczyła, jest bardzo ciekawa. Do tej pory no co kolejka to jakaś niespodzianka, jest walka. Prawdę mówiąc, rzadko patrzę na tabelę, nie? Ale akurat wczoraj otworzyłem tabelę po tym meczu Trefla i tak patrzę, że no gdzieś tam jakiś Szczecin ma już 10 punktów, ktoś tam, coś tam.
Jedynie te zespoły, na które stawiałem, no to są na swoich miejscach, czyli Bielsko i Kielce. I troszeczkę zawiercie tam ruszyło, bo to te trzy zespoły przewidywałem do tej strefy spadkowej. I to jest, nie? Natomiast pozostałe, każdy gdzieś dziubie te punkty w bardzo, bardzo ciekawy sposób i nieoczekiwany. No to teraz wracamy właśnie do sytuacji, którą mieliśmy z Perinem i dodajmy jeszcze z Tillim, ale sytuacji, którą wprost opisałeś w jednym z dzienników sportowych, że całą atmosferę w reprezentacji podczas naszych Mistrzostw Europy rozwalił pewien menadżer. Matisajewicz czy... Nie, nie, to właśnie to jest przekręcone, bo tego nie było w wywiadzie. To już były potem takie wycinki z wywiadu dłuższego na poszczególnych portalach i to tak przypisywano. Wręcz jeden z portali brał wywiad u Matisajewicza i pytał się tam, czy czytał i tak dalej. Matisajewicz odgryzł się troszeczkę w stosunku do mnie. Mówi, kto to jest pan Grzyb? Nie znam takiego na rynku. Oczywiście się bardzo dobrze znamy, no ale to nie o to chodzi, bo to była jakby taka reakcja jego. Ja to jako przyjąłem żart, bo my się aż za dobrze znamy. Natomiast tak nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że to grupa zawodników, która jest u tego menedżera, to nie była wina menedżera, tylko oni się poczuli, że oni są już u Pana Boga. I to jest różnica. Zupełnie było przekręcone, no że to... No to dokładnie, to zmienia cały sens. Cały sens tak. Wypowiedzi. I tak było w mojej wypowiedzi, że to goście, którzy się poczuli, no bo Kubiak już tam drugi sezon w Japonii, Konar poszedł do Turcji i też na dużo wyższy kontrakt. I został jeszcze Dżyzga, któremu się wydawało, że pójdzie na duży kontrakt jeszcze i mu się tam nie udało. No ale oni w trójkę rozwalali tą reprezentację, może najmniej Konar, bo przepraszam, żebym nie tutaj Konara, ale tutaj przede wszystkim Kubiak z Dżyzgą to była ta para wiodąca, która rozwalała reprezentację, a Konara mieli jako kolegę, brali do siebie, no bo pod jednym menedżerem. Więc to rzeczywiście był duży problem w tej reprezentacji i Konara ja wymieniałem tak samo jak Buszka i Łomacza na tej zasadzie, że to nie są ludzie, których ja widzę w perspektywie 2020 i to tylko tyle, bo nie ma zastrzeżeń co do zachowania Konarskiego, Buszka czy Łomacza, bo tutaj żebyśmy odróżnili, nie? Tylko chodziło mi o czysty poziom sportowy, ich możliwości, jakie mają być w czasie Olimpiady 2020. Czy jako menadżer... Bo pan, o którym rozmawiamy, on się wypowiadał później oficjalnie również w naszych gazetach, że to jest jego rola. Jego rolą jest zapewnić najwyższy z możliwych kontraktów zawodnikowi, ale ja tu podkreślałem z Andrzejem niejednokrotnie, jest czas na rozmowy. I w tym momencie my nigdy nie będziemy mieli pretensji do Iwowicza, że nie dogadał się z Resowią, bo po prostu nie dogadał się w czasie, kiedy był na te rozmowy czas. Ale Perin przybił piątkę z prezesem Górskim, dogadali się wszystko i nagle... I teraz. Perin jest winny? Czy Matisajewicz, który załatwił mu kontrakt dużo wyższy, taki jaki chciał, czyli spełnił swoją rolę. No gdzie tu jest ta etyka? Nie, nie, więc po kolei. Po tej sytuacji grupa menedżerów FIVB, w tym mój syn, chcieli wystosować pismo do FIVB przyszło takie propozycje do mojego syna, nie? Od kilkunastu menedżerów z licencją FIVB, żeby się dołączyć do grupy. Sorry, ale dlaczego do twojego syna? No bo on też jest w FIVB. Aha, czyli ty też to dostałeś, takie? Nie, a do niego z tego względu, że on z nimi po angielsku koresponduje, więc on jest u mnie tym łącznikiem angielskojęzycznym. Więc przyszło to do Bolka. Żeby kilkunastu menedżerów, żeby się dołączyć do grupy i napisać pismo do FIVB, że ze względów etycznych wyłączyć Matisajewicza, pozbawić go licencji. Ja powiedziałem synowi, mówię, słuchaj, zdecydowanie nie. To jest rzeczywiście jego rola szukać. Natomiast najważniejsza to jest rola klubu. Jak ty z zawodnikiem masz podpisany kontrakt? Jeżeli klub nie zapewnił sobie tego kontraktu, czyli jest jakaś furtka, to rolą... I on wykorzystał tą furtkę, to jest tylko wina klubu. I tylko i wyłącznie.
Więc tutaj powiedziałem, jeżeli klub ma kontrakt podpisany, a coś tu się łamie, to jest sąd. Żaden problem. Ale ja ci, Andrzej, wejdę w słowo. Podobno w polskiej lidze nie da się podpisywać kontraktów z takimi zawodnikami, którzy rozliczają się na innych zasadach, inaczej się fakturują, mają tam jakieś swoje, nie wiem, spółki, no działalności i tak dalej. Tak to przecież się tłumaczyli, że, nie masz, nie masz w realiach polskich nie da się podpisać umowy sztywnej, stałej, tylko jest jakaś tam umowa wstępna, przedwstępna. Jest i czas dopiero... na uzyskanie zezwolenia na pracę i... Nie, panowie, są procedury, wszystkie są i to nie ma. Jest kontrakt sportowy. Każdy zawodnik musi mieć kontrakt sportowy. Każdy. I ten kontrakt sportowy, bez względu na to, jaka jest suma tam umieszczona, jest sztywny, podlega pod PLPS, pod PZPS, pod Europejską Konfederację, pod Światową. Tyle. I w tym kontrakcie ma być zawarte wszystko i wszystkie tematy sportowe. Sprawy marketingowe, wizerunkowe, zezwolenie na pracę, to są zupełnie osobne sprawy. Bo w tym kontrakcie sportowym klub również zobowiązuje się, że kontrakt sportowy wchodzi w życie, że po załatwieniu zezwolenia na pracę, no bo nie może występować, pracować bez zezwolenia na pracę. Ale kontrakt jest. I zezwolenie na pracę to załatwia klub. Poza zawodnikiem idzie do Urzędu Wojewódzkiego, dostaje, no my to robimy w ciągu tygodnia, jeżeli trzeba, jak szybko procedury, jest dobra wola urzędu, to można to w ciągu tygodnia załatwić. A normalnie tam 2-3 tygodnie, nie? Więc tego czasu klub, przynajmniej w Rzeszowie, miał dużo. Więc tylko było kwestią klubu, czy ma wszystko wpisane w tym kontrakcie. Jeżeli klub zdecydował się na... Ja nie wiem, bo nie miałem tego w ręku i nie wiem, co tam, jakie były dokładne ustalenia. Ale jeżeli klub nie podpisał umowy sportowej, tylko umowę wstępną, to umowę wstępną zawsze można złamać. Natomiast spodziewam się, że tutaj była umowa sportowa dobrze zawarta, tak się spodziewam, ponieważ wychodziły propozycje od Chińczyków zapłacenia odstępnego, czyli to gdyby była taka furtka normalna, że można to bez niczego odstąpić, to widocznie to by to wykorzystali na pewno do końca, ale ponieważ Chińczycy proponowali jakieś tam pieniądze, z tego przynajmniej co prasa i media podawały, to znaczy, że widocznie było to dobrze spisane. Kwestia teraz tylko egzekucji, bo można przejść ścieżką taką, że oddajesz to do, tak jak ja mam kilka spraw prowadzonych z takimi, dokładnie z takimi tematami prowadzonych przez prawników w Lozannie i oddaje się to do CAS-u i to trwa procedura, tam już moje tematy trwają gdzieś 9 miesięcy, jeszcze nie ma wyroku. Człowiek wtedy gra, czy zawodniczka wtedy gra, czy nie gra? Zawodniczka gra do momentu ogłoszenia wyroku. Dopiero jak jest wyrok CAS-u, to się przekazuje do Międzynarodowej Federacji i wtedy zawodnik dostaje ultimatum, że jest taka i takie żądanie finansowe ma zapłacić, lub FIVB wstrzymuje mu ITS, tak zwane, to jest International Transfer Certificate, czyli no po prostu zezwolenie na grę, jak mówiąc po naszemu. I to są proste rzeczy, tylko że klub wtedy długo nie dostaje pieniędzy, więc wolałbym na miejscu prezesa klubu przed sezonem pójść na jakiś układ, jak zawodnik mi nie chce grać, zapłacić mu, wziąć od niego czy od klubu pieniądze i kupić sobie dodatkowego zawodnika, nie? Zamiast biegać po sądach przez rok czasu i tak dalej. To jest kwestia decyzji klubu. Czyli to była decyzja, z niewolnika nie ma pracownika, albo walczyć. Tak, albo walczyć. Albo walczyć. Okej. Tą sprawę mamy mniej więcej rozstrzygniętą. Teraz bym jeszcze chciał zapytać na temat dyskusji. Wspomniałeś już dzisiaj, że według ciebie Rafał Buszek i kilku innych zawodników to nie jest perspektywa Olimpiady w 2020 roku. Mówimy oczywiście o reprezentacji. Czyli jesteś zwolennikiem w tej chwili odmłodzenia, radykalnego przewietrzenia szatni w naszej reprezentacji, a jeżeli już rozmawiamy o tym przewietrzeniu, to no, kto ma to wietrzyć? No teraz teorie są różne. Teorie są różne. Ja byłem zwolennikiem generalnie, czy jestem zwolennikiem polskiego trenera, ale propozycję, którą ja sugerowałem, to była przejście Jacka Nawrockiego jako takiego człowieka, który siedzi w reprezentacjach, zna procedury, zna wszystkie inne rzeczy
i z nim współpraca właśnie Gruszki, Prygla, no paru tych młodych trenerów, którzy tam Wasilkowski na przykład też był proponowany, ale nie jako tam drugi, tylko jako... Zaraz powiedzą, że wymieniasz wszystkich swoich trenerów. Nie, to nie są... Spokojnie, to nie są moi. Przecież Gruszka jest u Malkiego, Bednaruk jest u Malkiego, Prygiel jest u nikogo, chociaż no, ja go poprosił, żebym dosłownie na ostatnim meczu dał mi upoważnienie, żeby wysłać jego kandydaturę do PZPS-u, ale to na tej zasadzie, że był kiedyś moim zawodnikiem. Natomiast tutaj nie wymieniam swoich trenerów, tylko wymieniłem koncepcję do Polskiego Związku, jak ja bym to widział, czyli trener z doświadczeniem, pracuś i tak dalej. I to trener, do niego mam nadzieję jeszcze wrócimy, do Nawrockiego, który widzi sprawy polskie od reprezentacji do SMS-u i do SOS-ów, to jest najistotniejsze dla mnie w tym momencie. Nie trener, który przychodzi... No bo to on budował reprezentację trenera Pawlika, która, dokładnie. Która wygrała na mistrzostwie świata i tak. Europy. Więc dlatego tutaj widziałem właśnie, żeby jego rolę, Gruszki, który ma bardzo dobrą opinię po reprezentacji wśród reprezentantów, że jest merytoryczny, ma szacunek, unik i tak dalej. Pawlika jako tego, który prowadził tych 20-latków obecnych i Wasilkowskiego jako bardziej przy statystykach, jako teoretyka do ustawiania nowych koncepcji, bo on jeździ do tej Ameryki, jest i na konferencjach, jest i na praktykach, jest i na stażach i tak dalej. Ma wizję nowoczesnej siatkówki, natomiast nie ma jeszcze doświadczenia swojego, bo to było widać po jego półrocznym prowadzeniu Będzina, gdzie chciał wszystko wprowadzić w ciągu paru miesięcy, a tego się nie da. Więc tutaj jest taki człowiek potrzebny ze spokojem, z dystansem i z długą perspektywą od juniorki, od kadetki czy od kadeta do seniora. I tutaj miałem na myśli Nawrockiego. Natomiast miałem z nim długą rozmowę w Baku. Długą rozmowę w Baku. No i on się bardzo wahał. Mówi, wiem, że to byłby moje kandydowanie, czy bycie trenerem reprezentacji mężczyzn to jest najlepsza fucha na świecie. To jest w Polsce oczywiście. Mówi, że no jest się wszędzie na świeczniku. Jest to takie spełnienie po prostu marzeń. Mówi, ale już tyle oddałem serducha do reprezentacji kobiet. Zaczyna to pączkować tam pomalutku w SMS-ie, gdzie podłączyłem się do naboru, że już się nie bierze byle jakich zawodniczek, tylko tam już jest 11 zawodniczek powyżej 1,90 m. To jest ta perspektywa, na której w długofalowym chcemy budować reprezentację kobiet. No jest to bardzo podobne podejście, które miał trener Niemczyk świętej pamięci. I mówi, no tu się bardzo waham, bo no chciałbym, wiadomo, że chciałbym, dusza by chciała do raju, do męskiej reprezentacji, natomiast to, co już włożyłem, jak ja to zostawię, to znowu to klocki się rozlecą, nie? Więc tutaj, w momencie, jak on mi to powiedział, to no, zrozumiałem go z jednej strony, a z drugiej no, zrobiła się pustka, bo na dzień dzisiejszy no, sam nie wiem. Andrzej, jestem w szoku. Sam rozmawiamy na temat polskiego trenera. Wymieniliśmy, ja jeszcze tutaj dodawałem w naszych programach, że według mnie kompletnie niezagospodarowany jest Mariusz Sordyl, nie mówimy, jest Grzegorz i ani raz nie pada nazwisko Andrzeja Kowala. No to jeżeli teraz będziemy oceniali kandydatury na podstawie CV, to jest Andrzej Kowal, długo nic i się zastanawiajmy nad jego asystentami. Ja swoje zdanie wypowiedziałem też w drugim wywiadzie, tym dłuższym. To bardzo cię proszę, u nas też dostajesz ile chcesz czasu. Nie, wypowiadałem się, właśnie ten drugi wywiad był taki skierowany po Mistrzostwach Europy Kobiet, gdzie nazwałem to, co się dzieje w Polskim Związku w Wydziale Szkolenia czarną dziurą. Dostało się tam Sadalskiemu, dostało się papkę w tym wywiadzie i między innymi tam byłem pytany o te kandydatury, o Kowala i ja powiedziałem, moim zdaniem, Andrzej jest bardzo dobrym trenerem. Tylko Andrzej... Jest uwielbiana przez ciebie amerykańska szkoła, no to on był prekursorem, on tam jako jeden z pierwszych zaczął jeździć i jeździ od lat co roku do McCutchena. No nie do McCutchena, bo... Ale u niego też tam w Minnesocie... Bo go wysyłałem był ze mną w Kansas na szkoleniu. Teraz miał jechać do Spru na reprezentację męską. Nie wiem, czy był. Ale tu nie o to chodzi.
Andrzej jest bardzo dobrym trenerem, zna wszystko. Tylko Andrzej miał szczęście i pecha. Szczęście takie, że był Waseko pod skrzydłami Adama Górala. Pecha miał takiego, że na razie nie zamoczył tyłka w gnieździe, gdzie trzeba samodzielnie popracować. I ja się wypowiedziałem w ten sposób, że ceniąc jego klasę, chciałbym, żeby on wziął jakikolwiek klub, popracował do 2.20 i przejął reprezentację w 2.20. Żeby on w klubie typu Będzin, typu, nie wiem. Czyli co, 2.20 już zapowiadasz, kto by nie był, że odejdzie trener po olimpiadzie? Jest cykl olimpijski. Tutaj jestem zwolennikiem tego cyklu olimpijskiego i jeżeli będzie trener, który się sprawdzi, no to wiadomo, że Polski Związek z nim przedłuży. Ale moim zdaniem Andrzej musiałby wziąć drużynę klubową, zebrać sobie, wypracować swój styl, pokazać, że może zebrać zawodników średnich i zrobić z nimi wynik, bo do tej pory no to miał kilkanaście gwiazd i po prostu ten wynik szedł sam. No. Szedł sam. To, że zajął teraz czwarte miejsce, to przecież nie było sukcesem, tylko przy tym składzie osobowym było jakąś tam porażką, bo przynajmniej trzeba było liczyć na ten brąz, nie? Więc tutaj nie pojawia się jego jakby kandydatura. Oprócz tego, że pan Góral przedstawił tą kandydaturę, no ponieważ wszyscy wiedzą, jak on tu pracował. I taka była też odpowiedź pierwsza prezesa Kasprzyka. Jeżeli pan Góral go proponuje, to czemu go u siebie nie zostawił? Andrzej, czyli ty pokładasz wiarę, że Polski Związek, który 6 miesięcy temu, po długotrwałej analizie, czy zostawić trenera Antigę, czy nie zostawić, przyjął jakąś koncepcję i to trwało bardzo długo. Myśmy tu z Andrzejem podkreślali, że dlaczego to tyle? Jeżeli zapadła decyzja, że trener Antiga odchodzi z reprezentacji, to po co my mamy czekać 3 miesiące na wybór następnego? I co tam się zmieniło, że koncepcja z De Georgim kompletnie się okazała fiaskiem i teraz ci sami ludzie, no kto nowy tam w tym wydziale szkolenia w PZPS-ie, Jacek Kasprzyk zmienił orientację, filozofię swoją siatkówki i nagle oni pół roku temu stwierdzili, że idealny jest De Georgi, a teraz idealny będzie trener X. No ja po prostu sobie tego nie wyobrażam. Ja też sobie tego nie wyobrażam, no ale life is life. Tak jak powiedziałem, ja jestem za koncepcją polskiego trenera i mało tego, już kończąc jakby przy nazwisku Nawrocki, to dla mnie osobiście Jacek powinien zostać szefem wyszkolenia w Polskim Związku. I to byłoby idealne miejsce dla niego, jeżeli nie chce być przy reprezentacji męskiej. Jak doprowadzi tą reprezentację kobiet do jakiegoś tam pułapu, powinien zostać, bo on widzi całość od zera do góry. On jest to zaangażowany, jest świetnym trenerem, ale też świetnym strategiem, jeżeli chodzi o koncepcję siatkówki w Polsce. Natomiast to, co się dzieje, powtarzam jeszcze raz, i to było w wywiadzie, że gość typu Sadalski, mistrzu uszanowany i tak dalej, natomiast no, nie ma nikogo w Gruzji, nie ma nikogo w Azerbejdżanie, gdzie jest pan Sadalski. Jest tam, gdzie jest w Polsce turniej, gdzie można za darmo pójść do hotelu i zrobić sobie zdjęcie. Gdzie jest poseł Papke? Przyjechał na finał Mistrzostw Świata Juniorów, zrobił sobie zdjęcie z mistrzami świata. My Pawła Papkę kojarzymy jako doskonałego zawodnika. No ale jest. Jacy ci panowie mają w ogóle prerogatywy, żeby zasiadać w wydziale szkolenia? No więc o tym mówię, że jest to czarna dziura, po prostu czarna dziura. Nie było nikogo na Final Four. Gdzie jest Final Ireneusz Four? Mazur, Grzegorz Ryś? Ireneusz Mazur został odstrzelony ze względów politycznych, tak to nazwijmy, ale polityki związku, bo Ireneusz by się bardzo tam nadawał. Ryś, szwagier Mazura bardzo by się nadawał, ale z tych samych względów jest B. W związku z tym to są jeszcze ich gierki tam wewnętrzne, to już w to nie wchodzę. W każdym razie to, co jest teraz, jest katastrofą. No, jest szefem wydziału szkolenia, jest Papkę, który w życiu na treningu nie był jako szkoleniowiec. No. Ale jest do fotografii, do Sejmu i tak dalej. Andrzej, ale czy twoje wypowiedzi, bo my się znamy mnóstwo lat, od co najmniej 10 występujesz w Centrum Sportu, czy
twoje analizy, czy twoje wystąpienia, to nie są od razu w związku, czy gdziekolwiek na forach siatkarskich. Tak jest, menadżer popiera swoich, popiera wszystkich i twoje wypowiedzi są dyskredytowane. To jest Andrzej Grzyb, który robił doktorat na siatkówce, który jest trenerem siatkówki, który jest wykładowcą FIVB jako trener, dla trenerów prowadzę zajęcia i tak dalej, że tutaj wypowiadam się w tych tematach nie jako menadżer, tylko jako fachowiec. O tyle lżej mi się wypowiadać, że tam nie mam jakby zawodników czy trenerów swoich i tutaj nie ma żadnego bezpośredniego interesu. Natomiast no, leży mi to na sercu i te sygnały daję do Polskiego Związku cały czas. Jestem troszkę jeszcze tutaj śmieszna sytuacja teraz jest, bo jestem przeciwnikiem mojego syna na ten moment, ponieważ no myśmy reprezentowali 2 lata temu Andrea Gianni, jak kandydował na trenera reprezentacji i nawet go nie zaproszono właśnie ze względu na nas do rozmów do Polskiego Związku, nie? No i potem zaczęli do nas wydzwaniać ze spółki. Czyli wy jesteście odstrzeleni politycznie, jak tak, to nazwałeś. Tak, natomiast no, potem zaczęli wydzwaniać do nas wiceprezesi, czy by się nie dało wznowić rozmów z Andreą. Ja powiedziałem, że ja się już za to nie wezmę, bo mi jest raz, że przed nim wstyd, a po drugie, no jeżeli mamy tworzyć polską koncepcję i to szkolenie od dołu jakby w jednej koncepcji, tym się powinien zajmować trener, nawet jeżeli byłby to zagraniczny, ale ma mówić po polsku, ma jeździć do SMS-ów, ma jeździć do SOS-ów i nie ma tak, że jest tylko z reprezentacją 2-3 miesiące, a potem siedzi za granicą, czy tam jest w jakimś klubie, tylko ma ten czas wykorzystać na szkolenie w Polsce. No i ja się trzymam tej koncepcji tutaj, natomiast no, syn wznowił rozmowy z Andrą Dzianim, dostał zgodę jego wstępnie na reprezentowanie i posłał oficjalne jakby do Polskiego Związku jego kandydaturę. Może rozwiązać kontrakt, który w tej chwili. No i właśnie nie. I to jest, bo ma do 2018 w Niemczech i warunek jaki jest, to jest wznowienie, znaczy nie wznowienie, a rozpoczęcie rozmów pomiędzy Polskim Związkiem a Niemiecką Federacją. No zobaczymy. Te pismo poszło kilka dni temu. Zobaczymy, jak zareaguje Polski Związek. No, ja już tu macham sobie ręką, jak tam będzie coś załatwić, to jak jeszcze może to załatwić pan Przedpełski albo Andrzej Grzyb w zakularowych, to ja nie widzę, kto tam w PZPS-ie może cokolwiek załatwić. Andrzeju, kibice by nam nie wybaczyli, gdybyśmy w tym programie nie porozmawiali o dziewczynach. Tutaj również było mnóstwo twoich trafnych uwag, trafnych spostrzeżeń. Wiele rzeczy się sprawdziło w ubiegłym sezonie. Więc drugi zespół, na który bardzo mocno w tym roku w Rzeszowie liczymy, Developers Rzeszów. Zespół, który bardzo mocno się zmienił. Moim zdaniem bardzo się wzmocnił, bo praktycznie na każdej pozycji doszły zawodniczki zdecydowanie lepsze od tych, które były. Miałem przyjemność oglądać dotychczas te wszystkie mecze, które Developers zagrał. Fajnie to wygląda, aczkolwiek tak jak w przypadku Rzeszowi. Jeszcze brakuje trochę zgrania, jeszcze brakuje parę elementów, które trzeba wypracować, ale potencjał jest. Czy również takie jest twoje zdanie, twoja opinia? Bo pojawiło się trochę głośnych nazwisk, chociażby Blagojewicz, prawda, czy Helena Russo, która no, być może mogła mieć brata w Rzeszowie, gdyby nie Krastins, a na przykład Russo przeniósł się do Rzeszowa. Oczywiście masz rację tutaj. Byłem teraz na meczu z izraelską drużyną pucharowym. I co mogę powiedzieć? No jest to zespół wzmocniony. Jeżeli chodzi o polską ligę, to no na pewno jest głównym kandydatem do finału, moim zdaniem. Przed Chemikiem? Nie, jest głównym kandydatem do finału, rozumiem. Nie do Mistrzostwa Polski. Rozumiem. Faworytem jest oczywiście Chemik, aczkolwiek powtarzam to już przed sezonu, że jeżeli dojdzie do finału, to trener może wygrać ze statystykiem. I tutaj jest bardzo duża różnica między trenerem Developersu a statystykiem prowadzącym zespół Polic. Wczoraj oglądałem mecz Proximy Kraków właśnie z Chemikiem w telewizji i nazwisk mają tyle w Chemiku, że tam powinni po prostu leżeć i wygrywać. Natomiast tylko 2 zawodniczki grały i wydaje mi się, że nim dalej w las, tym będzie gorzej.
Czyli tutaj widzę dużą, dużą szansę walki nawet o złoto. Mówię, teoretycznie Chemik jest dwa razy silniejszy. Natomiast praca trenera może tutaj wyrównać jakby szanse obydwu zespołów. Nie wiem, czy już było losowanie tej drugiej grupy teraz. Wiemy, że następnym zespołem będzie Branik Maribor. No to jest szansa na przeskoczenie. Bo tak mi coś przed meczem mówił. To było z klucza, Andrzej. To aha. Nie było losowania, to było z klucza. Z klucza, nie, bo wybieram się, zostałem zaproszony z Bolkiem na galę Europejskiej Konfederacji do Moskwy. Będzie tam właśnie w tym samym czasie najpierw losowanie, potem gala, wybór najlepszych zawodników i tak dalej. I z Polski to chyba tylko ja, Bolek i Przedpełski. ale właśnie Wiesiek Koziel mówił, że no jeżeli by przeskoczyli, to też tam będzie na losowaniu oczywiście, że tam będzie to losowanie do grup, do Ligi Mistrzów, więc... Drużyny ligowe w Słowenii są mocne, czy to jest półka w zasięgu? Nie, no to w Słowenii cokolwiek się pojawia, to jedzie za granicę, w związku z tym tutaj... No ja oglądałem to ostatnie spotkanie Braniku, tam było niby łatwe 3-0, aczkolwiek to te końcówki decydowały, że ta przewaga była wyraźna, więc no, fajerwerków nie było w tym spotkaniu. Ja myślę, że tutaj, ponieważ Developers ma dużo braków jeszcze różnych, ale ma już jedną bardzo dużą pracę, którą wykonał trener, to naprawdę się bardzo w oczy rzuca, znakomity blok. I czasami to się chciało krzyknąć, nie kombinujcie, przerzućcie na drugą stronę, potem se zablokujecie. Andrzej, czy nie powinny dziewczyny z Developersu grać na piątym liceum, tylko pchać się na siłę na podpromie i... To jest polityka miasta i ale, to w każdym mieście jest to samo. Ale ja teraz mówię tylko tak z czystej taktyki Andrzeja Grzyba. Nie, dlatego, że to jest liceum, gdzie są ile specjalizacji sportowych, w tym siatkówka, koszykówka, akrobatyka i tak dalej. Ta sala jest potrzebna młodzieży na okrągło. Natomiast mają bardzo dobre warunki pracy na podpromiu, treningowe, meczowe i tak dalej, więc musiałyby trenować w innym miejscu, a grać w innym miejscu. W związku z tym to nie ma sensu. Mają bardzo fajne warunki na podpromiu. No szkoda, że echo na hali. No co z tego, że echo? No jak może się rozkręcić. No pamiętajcie, że tu nie ma tradycji siatkówki kobiet w Rzeszowie. To nie bywa tak, że to się... No pamiętam wypełnione do ostatniego miejsca hala Zelmeru za trenera Jana Strzelczyka. Tak, tylko pamiętajmy dlaczego i kto tam przychodził. Z osiedla przychodzili starsi panowie pooglądać, powąchać i tak dalej, nie? Stąd się wypełniały i siedziało się 3 metry od linii boiska. W związku z tym inny, ja też im tak mówiłem na początku, jak weszli do pierwszej ligi, idźcie na Rosir, bo tam na Rosirze będziecie mieli pełną halę i zapach został jeszcze ten starej mistrzów i tam wszystkie dziadki przyjdą z osiedla, z Płaskiego i będą was oglądać, dopingować. Natomiast no, wymogi są takie, a nie inne i dobrze, że są na dużej hali, to jest i telewizyjnie dobrze postrzegane, i miasto jest postrzegane inaczej i tak dalej. Myślę, że razem z wynikami z roku na rok będzie coraz więcej wyników. Natomiast tu wracając jeszcze do składu, to myślę, że no po pierwsze w trakcie jeszcze sezonu można na jednej pozycji przyjmującej dodać jeszcze kogoś, bo to już w Lidze Mistrzów się nie powalczy tym składem niestety, w tak grupowych. No i trzeba szukać moim zdaniem pełnocennej rozgrywającej, bo na razie to jest moim zdaniem to jest największy mankament na ten moment. Dlatego tak sobie takie przestoje bywają w grze Developersu, o czym wspominałem, że lepiej przerzućcie piłkę i zagrajcie blokiem, bo to już umiecie bardzo dobrze robić. To jeszcze ja też podpytam o twoje obserwacje, które są zawsze cenne, jeśli chodzi o również siatkówkę kobiet. W ubiegłym sezonie to w zasadzie ta młoda, niedoceniana Paskowa robiła taką robotę takiego dynamitu, który gdzieś tam podgrzał do walki, zachęcił, poklepał. No i w zasadzie była ta siła spokoju. Teraz jak popatrzymy na zespół, to tego uśmiechu, tego zadowolenia, poklepywania jest dużo, bo i Sawicka z uśmiechem i z doświadczeniem, Russo to w ogóle chodzący uśmiech po prostu, dziewczyna, która cały czas tam wszystkim mobilizuje do walki. Ja po prostu słabego protetyka miałem, słabego, dlatego cały czas się uśmiecham.
Natomiast widzisz tą zmianę i przy okazji, skoro pytaliśmy o spłaszczenie plus ligi, to jak wygląda to spłaszczenie ligi siatkówki kobiet? Odszedł sponsor tytularny, nie ma już Orlen Ligi. W zespołach też trochę zmian, więc jak to spłaszczenie przekłada się też na Developers? Nie no, dla Developersa akurat to jest dobrze, bo Developers jest jednym z dwóch moim zdaniem zespołów, które będą regularnie płacić przez cały sezon, bo drugim będzie Proxima. Natomiast wszystkie pozostałe mają mniejsze lub większe problemy. I stąd z drugiej strony też to o tyle dobrze, że te kluby nie nabrały mocnych zawodniczek drogich na wyrost, że znają swoje możliwości finansowe. A możliwości finansowe w Lidze Kobiet, bo już nie jest to Orlen, w Lidze Kobiet są bardzo małe. I dlatego taki zespół, nawet jak Developers, który no, zwiększył oczywiście budżet, ale nie do jakichś tam sum takich niewiarygodnych, tylko do normalnych. Dlatego takim normalnym budżetem średnim może walczyć o Mistrzostwo Polski. Jeszcze rok temu, dwa lata temu w ogóle było to nie do pomyślenia. Wyszła tutaj jakby biznesowe podejście właściciela Developersu, że nie robił nerwowych ruchów, nie kupował, tylko małymi kroczkami po prostu dochodzi do zwiększania budżetu, a z drugiej strony do lepszych zawodniczek. I te kluby, które przesadziły, czyli tak jak mieliśmy Impel, jak mieliśmy Atom, jak mieliśmy Police, to te kluby wszystkie nurkują w dół. Mimo też Dąbrowa Górnicza i tak dalej. Także tutaj no, poziom na pewno zdecydowanie niższy niż w męskiej lidze. No, dla nas to na plus, dla Rzeszowa, że przy troszkę lepszym poziomie niż w zeszłym roku można walczyć o tytuł mistrza. Andrzej, to jeszcze pytanie na ten tydzień. Jutro wyjazdowe spotkanie z Legionowią. Natomiast w niedzielę już na Podpromiu będzie można pooglądać Developers spotkanie z BKS Bielsko. To spotkanie o 20 w niedzielę. Jeśli dobrze kojarzę, w Bielsku kojarzę dwa nazwiska. Konieczną i Olę Jagiełowicz. To będzie zacięte, trudne spotkanie, które pokaże nam miejsce Developersu. Czy to BKS Bielsko ma tylko te dwa nazwiska i później jednak to nie jest taka moc, jak była kiedyś? No, nie mogę się tu wypowiedzieć do końca, bo znam tematy bielskie, które wykraczają poza forum ogólne. Mhm. I mieliśmy tu zresztą ten przykład teraz, bo był trener z Bielska ze sobą towarzyszącą na meczu Developersu tutaj w Rzeszowie. I myślę, że właśnie przez ten układ pozasportowy bardzo pogorszyły się atmosfera w Bielsku. Próbują teraz tam prezesi go ratować, ale wydaje mi się, co widać zresztą z wyników, że to Bielsko, które bardzo dobrze grało przed sezonem, atmosfera się zepsuła i gra zupełnie inną siatkówkę, więc jeżeli by zagrali tak jak przed sezonem, to rzeczywiście ten mecz z Developersem byłby takim meczem prawdy. Natomiast jeżeli będzie ta atmosfera taka, jak jest w ostatnich tygodniach w Bielsku, to mam nadzieję, że to Developers wykorzysta i powinien w 3 punktach wygrać. Andrzej, słuchacze zarzucają nam, że odeszliśmy od tradycji, która towarzyszyła nam przez całe 10 czy 11 sezonów, że nie kończymy optymistycznymi akcentami naszych programów. No weekend był optymistyczny, to, więc tego optymizmu jest dużo. Ale to wynika, ale że my nie kończymy. Andrzej, bo musimy kończyć, bo już kolarze czekają na swój program. Także jest optymizm. Mówimy teraz o męskiej i o żeńskiej siatkówce w najbliższym czasie. O Rzeszowie. No jak najbardziej. No męski to już się wypowiadałem, że dajmy im troszkę czasu i będą szli. Co prawda ciężkie mecze przed nami. To nieważne, bo wszystkie mecze są. Cała liga wiadomo jak jest ustawiona i był już Bełchatów. Była Zachsa, w związku z tym jakby najgorsze za nami. Teraz tylko jest walka z tymi zespołami, które jakby teoretycznie mają walczyć o ten medal razem z Rysowią i no Jastrzębie jest przeskoczone, w związku z tym mam nadzieję, że i kolejni przeciwnicy po walce, ale powoli Rysowia będzie się rozkręcać i połykać następnych przeciwników. Wygramy z Treflem? Andrzej, wygramy z Treflem i ile? 3-3.
Miłość do Resowi i zawodnicy i Schulz w treflu. Tak to ja odczytuję. Schulz, Szalpuk i tak dalej. Nie. To nie w ten sposób. Bo tu też jest Masłowski, jest Dryja i tak dalej. Nie w ten sposób. Nie, po prostu kwestia realnej siły trefla. Jeżeli tam szóstka cała z Miką, z Szalpukiem, z Szulcem, z Nowakowskim, z Grzybem zagra na tym dobrym swoim poziomie, no to wtedy 3-3. A tutaj 4000 gardeł, które pokazały swoją moc, już namiastka była w Jastrzębiu, a co będzie w sobotę, to sobie nie jestem w stanie nawet wyobrazić. Godzina 17. No i tak nie przekrzyczą redaktora z Radia Centrum. 17 godzina, wcześniej w piątek. Magazyn Arena Centrum, tym razem futsal, piłka nożna halowa, Łukasz Krawczyk, prezes Hejro Rzeszów. 17 bezpośrednia transmisja radiowa również na antenie Radia Centrum z tego spotkania. W niedzielę na 20 zapraszamy na Developers, który walczyć będzie z BKS Bielsko-Biała. No i co się stanie po tym weekendzie, zobaczymy już w najbliższym wydaniu magazynu w Centrum Sportu, który tradycyjnie we wtorki o 12.10, powtórka teraz w środy o godzinie 18.10. Za uwagę dziękuję. Bogdan Smola, Andrzej Blachaczek i gość specjalny Andrzej Grzyb. Dziękuję bardzo.